polski europoseł. Rząd uległ garstce wariatów. Biada nam wszystkim. Robert Biedroń. Polski rząd uległ garstce wariatów. Działania polskiego rządu w sprawie pandemii koronawirusa źle wróżą na przyszłość i biada nam wszystkim, bo oni już nad tym kompletnie nie panują, powiedział europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. Mówiąc o podziale stanowisk w Parlamencie Europejskim przypomniał natomiast, że frakcja EK, do której należy PiS, jest otoczona kordonem sanitarnym. Europoseł Nowej Lewicy odniósł się m.in. do środowej konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której poinformował on o dużym wzroście liczby dziennych zakażeń koronawirusem. 19 stycznia odnotowano ich ponad 30 tysięcy. Robert Biedroń, rząd uległ garstce wariatów. Brak wprowadzenia nowych obostrzeń w obliczu zwiększającej się liczby nowych przypadków COVID-19. Robert Biedroń skwitował słowami: polski rząd uległ garstce wariatów. Rząd jest zakładnikiem antyszczepionkowców i dba w gruncie rzeczy tylko o ten śladowy elektorat. Elektorat, który jest być może wpływowy w PiS, ale na pewno niezwykle szkodliwy, jeśli chodzi o konsekwencje bezczynności premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego, powiedział europoseł. Niestety przez ich strach i uleganie jakimś wariatom umierają ludzie, podkreślił. To wszystko źle wróży na przyszłość i biada nam wszystkim, bo oni już nad tym kompletnie nie panują. Oni wierzą pewnie, że przyjedzie Bas Chobora znany prowadzący charyzmatyczne spotkania modlitewne, przy ret i wszystkich wyleczy, podsumował Biedroń. Roberta Metzola aborcja. Biedroń, szkoda, że ma takie antykobiece poglądy. Europoseł przyznał, że głosował na Robertę Metzolę w wyborach na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest za dalszą federalizacją i zacieśnianiem współpracy między krajami członkowskimi. Zaznaczył jednak, że nie zgadza się z jej poglądami, jeśli chodzi o aborcję. Przypomnijmy, Roberta Metzola jest jej zdecydowaną przeciwniczką. Szkoda, że ma takie antykobiece poglądy w tej sprawie. Ale wybieraliśmy szefową całego Parlamentu Europejskiego, a nie szefową sił postępowych, które ja reprezentuję. Gdyby chciała zostać szefową mojej frakcji socjalistów, to obawiam się, że raczej nie zostałaby wybrana. Natomiast rolą szefowej Parlamentu Europejskiego jest łączenie różnych grup i myślę, że Metzola będzie w tym bardzo dobra, powiedział europoseł Nowej Lewicy. EKR, w którym działa PiS, jest otoczony kordonem sanitarnym. Przy okazji rozmowy o podziale stanowisk w Parlamencie Europejskim Robert Biedroń przypomniał, że frakcja EKR, w której jest PiS, jest otoczona kordonem sanitarnym. To oficjalne stanowisko grup demokratycznych. Podobnie pozostałe jeszcze bardziej nacjonalistyczne grupy w Parlamentu Europejskiego. Ze względu na swoją niedemokratyczną działalność i reprezentowanie takich facetów jak Orban i Kaczyński. Służy to ochronie demokracji, bo mogą zaszkodzić Europie, wyjaśniał Biedroń. Europoseł ocenił także wystąpienie Emmanuela Macrona w Parlamentu Europejskiego, który przedstawiał założenia francuskiej prezydencji w Unia Europejska. Zaznaczył m.in., że prezydent Francji jest bardzo dobrym mówcą, ale gorzej wychodzi mu realizacja zapowiedzi. Wśród najważniejszych kwestii poruszonych przez Macrona Biedroń wymienił natomiast ochronę zasady państwa prawa, walkę ze zmianami klimatu oraz działania na rzecz Europejskiego Funduszu Obronnego. Relacje z Rosją? Mandat Unia Europejska musi być silniejszy, pytany o ewentualne reakcje Unia Europejska na działania Rosji wobec Ukrainy. Europoseł Nowej Lewicy przypomniał, że wspólnota nie ma tutaj dużego pola manewru. Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki zagranicznej. I to jest bardzo duży problem. Ważna jest tutaj pilna reforma, by ten mandat Unia Europejska był mocniejszy, mówił Biedroń. Można próbować negocjować w gronie 27 krajów, ale na przyszłość potrzebujemy innego sposobu działania, podkreślił. Jednocześnie dodał, Władimir Putin wie, jakie są słabości Unia Europejska i sprawnie je wykorzystuje do rozgrywania nas. Europoseł wskazał, że na razie jedynym sposobem na skuteczne działanie Unia Europejska w relacjach z Rosją jest współpraca z NATO. Dzisiaj musimy szukać porozumienia z USA w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie mamy innego wyjścia, podsumował.
Autorka Agnieszka Waś-Turecka.